Firma THT działa w Świdnicy od 2004 roku. Zajmuje się ona głównie produkcją rozmaitych opakowań przemysłowych dla wielu branż. Opakowania nie są jednak widoczne dla docelowego odbiorcy, gdyż zabezpieczają produkty podczas transportu między zakładami. Właściciele spółki zdecydowali się przenieść siedzibę do strefy ze względu na korzyści, jakie za sobą niesie. Drugi powód taki, że po prostu nie mieścimy się w naszej obecnej lokalizacji, zmuszeni byliśmy do inwestycji. Ta inwestycja jest po sąsiedzku, w związku z czym dla nas jest bardzo wygodna, dodatkowo jest w strefie, w związku z czym dodatkowe korzyści dla nas. Firma planuje budowę obiektu wielkości około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych wraz z budynkami socjalno-biurowymi. Na miejscu zatrudnienie znajdzie około 30 osób. Wypada zachęcać Świdniczan, żeby pilnie obserwowali te nowe miejsca pracy, bo oczywiście one są interesujące, atrakcyjne. Firma zatrudnia głównie kobiety ze względu na wielość prac manualnych. Inwestor zakłada pojawienie się ofert pracy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy, jak i Urzędu Miasta. Świdnica, jak i region od lat wydają się atrakcyjne dla firm. Tak było i tym razem, co cieszy zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark. Lokalizacja to na pewno jedno. Atrakcyjne tereny inwestycyjne, wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, dostęp do pomocy publicznej, rynek pracy. To jest dobre miejsce, dobre miasto, dobra lokalizacja dla nas z uwagi na Dolny Śląsk, także jesteśmy zadowoleni. Stąd pomysł na to, żeby inwestować dalej w Świdnicy. Firma THT to kolejny po Lotte inwestor w podstrefie świdnickiej. Bardzo się cieszymy, że dalej Świdnica jest atrakcyjna dla inwestorów, nie tylko Świdnica, bo i region. Za chwilkę zezwolenie również dla firmy FSB Piekarnie. Jest to bardzo dobry sygnał w takich czasach, kiedy dużo słyszymy o kryzysie, o braku właśnie decyzji, o zbyt dużym ryzyku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, firma przeniesie swoją siedzibę najpóźniej na przełomie roku.